Witam towarzysze, z tej strony towarzysz Rafał. W swoim poprzednim filmiku Słowa na niedzielę, poniedziałek zapowiedziałem, że pracujemy nad naszym pakietem antykryzysowym i aktualnie mogę już tutaj opowiedzieć o tym, jakie są nasze rozwiązania, które powinny być natychmiast wdrożone. Tak zwana lewica sejmowa, jak to powiedział pewien działacz lewicowy, nie ma żadnego pomysłu na to, żadnej odpowiedzi na to, co przedstawił PiS. Zajmują się jedynie może zmienianiem kolejności słów w projekcie albo dopisywaniem swoich poprawek. Oznacza to, że ta lewica jest całkowicie dla ludzi bezużyteczna i nie ma żadnego pomysłu na tą sytuację. Dlatego też jest potrzebny nasz głos. No i przejdę tutaj do rzeczy. Skupiliśmy się na dwóch najważniejszych rzeczach. To jest zdrowie i życie ludzi, wygaszenie epidemii koronawirusa. A druga sprawa to jest sprawy pracownicze, byt zwykłych ludzi. Tak więc jako pierwszy podpunkt naszego programu jest to całkowita nacjonalizacja sektora farmaceutycznego i służby zdrowia. Lewica już mówiła swego czasu, że chciałaby mieć europejskie państwowe przedsiębiorstwo, które zajmowałoby się produkcją leków, bo jak wiadomo, firmy farmaceutyczne teraz spekulują, podnoszą ceny, starają się wyżyłować, jak to jest możliwe, ludzi w potrzebie. Nie usłyszałem teraz z ust lewicy, żeby poczynić kroki ku temu. A my tu proponujemy właśnie tak, żeby wszystkie sprzęty medyczne, respiratory, maseczki ochronne, środki dezynfekcji oraz dziesiątki innych przydatnych rzeczy, które mogłyby już być teraz wykorzystywane do walki z koronawirusem, a nie są poprzez jakieś formy własnościowe, jakieś zapisy prawne, nie jest to możliwe, żeby to efektywnie działało. Tak samo produkcja leków jest w Polsce możliwa. Ponad połowa leków, które ludzie kupują w aptekach, są wyprodukowane w Polsce. 50%. Tak więc jest to możliwe i nie jest to nic takiego, czego by nie można było zrobić. Drugą kwestią to jest sprawa upadających mikroprzedsiębiorstw, takich właśnie jak restauracje, kawiarnie, fryzjerzy i tak dalej. Oni aktualnie znajdują się w wizji bankructwa. No dobrze. Ale ja myślę, że w gorszej sytuacji są ludzie, którzy są tam zatrudnieni na śmieciówkach na przykład, tak? Na śmieciówkach masz tak, że nie masz postojowego, powiedzmy, praca się kończy. Ty nie wywiązujesz się ze swojego zlecenia, które podpisałeś, czyli powiedzmy praca barmana, praca sprzątaczki i tak dalej. Po prostu nie dostajesz wynagrodzenia. Nie zostajesz niczym. No i nasz pomysł na tą sytuację jest taki, żeby ratować byt tych pracowników, a nie kapitalisty, czy tam drobnego, czy mikro. Nie jest ważne, wyzyskują tak samo. Często w tych mniejszych firmach panuje gorsza patologia niż w tych większych. No więc naszą propozycją jest włączanie tych przedsiębiorstw do gminnych, powiatowych albo ogólnopolskich spółdzielni branżowych. Czyli jeżeli jakiś fryzjer upada, po prostu jego majątek jest uspółdzielniany w ramach większego organizmu typu spółdzielnia fryzjerska, tak? Wtedy ci pracownicy uzyskają tą pracę, nawet ten prywatyzator będzie mógł się zatrudnić w tej firmie, jeżeli będzie przydatny, a nie jest tylko właścicielem na papierze. I w ten sposób powstaną właśnie ogólnopolskie czy lokalne spółdzielnie pracownicze, które będą dalej prowadzić interes, bo będzie to po prostu dużo łatwiejsze do utrzymania niż taka jedna restauracja. Jak wiadomo, działa tutaj efekt skali i tym podobne. Zresztą, jak można zauważyć, prędzej upadają ci przedsiębiorcy typu, którzy zatrudniają 4-5 osób i mają jedną knajpę gdzieś
na mieście, a sieciówki zostają i nie bankrutują. Czyli większy organizm lepiej sobie radzi z kryzysem. Trzecia sprawa, no więc właśnie przechodzimy do trzeciej propozycji, która w zasadzie już jest wdrożona, już to wszystko działa, czyli utworzenie ochotniczych brygad samopomocowych. Chodzi o to, żeby ludzie z frontu antykapitalistycznego, z odrodzenia komunizmu, włączyli się w czynną akcję na rzecz likwidowania skutków tego kryzysu, czyli pomocy lokalnie ludziom w potrzebie. Czy to będą osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne, czy po prostu ubogie, żeby pójść, zaproponować im pomoc, zrobić zakupy, kupić leki, cokolwiek. Tak więc taka organizacja działałaby po prostu na cały kraj. Jednak koordynacja odbywałaby się tylko przez internet. Nie spotykalibyśmy się twarzą w twarz, ponieważ jest to ryzyko zakażenia i jest to niebezpieczne. Uważamy, że ponieważ teraz aktualnie takie inicjatywy się pojawiają już i działają, natomiast jest to rozproszone, jest to nie oparte na jakiejś organizacji, tylko w danym mieście dana osoba jest gotowa pomóc i po prostu robi to na własną rękę i to często nie wychodzi. A jeżeli jest to ruch skoordynowany, to głosy różnych ludzi po prostu z różnych miejsc będą dochodzić do reszty ludzi, będzie można wspólnie się zastanowić nad tym, jak można pomagać, co można zrobić. Będzie to po prostu działało lepiej niż gdzieś na jakiejś grupce ktoś ogłasza, że chce pomóc i szuka kogoś, kto się tym zajmie. No i też ważna sprawa jest taka, żeby istniała taka organizacja, no to ryzyko, że ktoś, co już teraz pojawiają się takie głosy, że na przykład ktoś tutaj podaje się za osobę, która chce pomóc w potrzebie, oferuje tutaj, że zrobi zakupy, bierze pieniądze i się ulatnia, tak? Osoba zostaje z niczym. Więc wymagane są pewne procedury, które organizacja, członkowie tej organizacji powinni przestrzegać. Czyli na przykład, jeżeli chcesz iść zrobić zakupy starszej osobie, znasz ją, wiesz, gdzie mieszka, że może mieć trudno, może bliscy mieszkają daleko od niej. Pójść, zrobić zakupy, zapytać, czy zrobić zakupy i po prostu zrobić to z własnej kieszeni i potem poprosić o zwrot tych kosztów za to. To dużo lepsze rozwiązanie. I takich procedur powinno powstawać jak najwięcej, żeby właśnie ktoś podając się za nas nie wykorzystywał tego w celach po prostu bandyckich. Uważamy, że taka organizacja jest potrzebna. Tym bardziej, że kryzys coraz bardziej w Polsce postępuje. Mamy kolejne zakażenia, to rośnie skokowo. No i aktualnie jeszcze jest sytuacja w miarę umiarkowana. Ale co będzie dalej, to będzie po prostu jeszcze gorzej niż jest teraz i coraz więcej osób pozostanie bez niczego. Państwo jest niewydolne, nie pomaga im. Trzeba wziąć sprawy po prostu w swoje ręce. I też kolejna rzecz dotycząca tej organizacji to ta jest taka, że ochotnicze brygady samopomocowe to nie jest organizacja wsparcia rządu i pomagania realizowania planów rządowych, tylko my tworzymy coś osobnego. Oddolny ruch osób, które są zainteresowane pomocą, które chcą po prostu zniwelować skutki kryzysu i kapitalizmu, czyli właśnie to jest ruch antykapitalistyczny. Jednak najważniejsze tutaj jest oczywiście niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, budowania takiej wspólnotowości. Coś, czego w Polsce dzisiaj brakuje po 30 latach kapitalizmu, wyrugowano z nas to, że sąsiad to też człowiek, że można z nim porozmawiać, zapytać. Raczej wszyscy teraz interesują się jedynie własnym zyskiem, własnym interesem. No i to też pokazuje,
To też wpływa na to, jakie są teraz negatywne skutki tego kryzysu. Gdzieś tam osoby walczą o papier toaletowy w sklepie, ktoś chce wykupić wszystkie płyny dezynfekcyjne, mimo że ich z wszystkich nie zużyje, albo w celach spekulacyjnych. A my chcemy, żeby lokalnie działacze pomagali tym osobom, które tej pomocy po prostu wymagają. Tak więc będzie wszystko ogłoszone na Facebooku, powstanie odpowiedni fanpage, powstanie kanał czatu, będzie informacja na stronie internetowej. No i towarzysze, zapraszam Was do działania i pozdrowienia.